Pan Tadeusz to epopeja, która towarzyszy Polakom od XIX wieku. Tłumy ludzi wyszły na ulice Warszawy, by podczas marszu w obronie poetów zaprotestować przeciw wycofaniu pana Tadeusza z kanonu lektur. Czy jest pan dumny z tego, co się tutaj wydarzyło? No bardzo się cieszę, wie pani, no trudno powiedzieć dumny. No wydaje mi się, że to jest dosyć oryginalne zgromadzenie. Nikt takiego nie zrobił i publiczność nie wytrzymała, żadna by inna, prawda, przy polskiej poezji parę godzin. Idolem wszystkich pokoleń powinien być Adam Mickiewicz. O to chodziło w tym spotkaniu. Młodzież, która się nie uczy wielkiej narodowej poezji, młodzież tego nie docenia, więc trzeba uczyć w szkołach. Ja tylko tak osobiście na przykład bali, że tak mało młodzieży było. Nie ma złej publiczności. Ta, która przyszła, jest fantastyczna. Sześć tylko miała arma. Wciąż dynią. Niestety średnia wieku zebranych sięgała wieku emerytalnego. W liceum też jest za mało tego Mickiewicza? Proszę pani, nie wiem, bo nie mam dziecka w liceum. On zostaje całkowicie wycofany, tak? Z tego, co ja tak troszeczkę czytając tą plugawą prasę, myślę, że nie tylko Mickiewicz. To jest fakultatywne z tego, co się dzieje. Nie jest fakultatywne. Nie można zakazać w ogóle czytania pana Tadeusza. Nie, no oczywiście, że nie. I pan Tadeusz w liceum jest. My również poczuliśmy się niedoinformowani, dlatego postanowiliśmy spytać się o szczegóły organizatorki akcji. W imię czego państwo tak dokładnie walczycie? Żeby pozostawiono pana Tadeusza pośród lektur szkolnych. A pan Tadeusz nie zostaje... Nie. Nie? Nie. Ministerstwo Edukacji Narodowej dementuje. Pan Tadeusz nie opuszcza szkół. Od 2009 roku został wycofany jednak z gimnazjum, by uniknąć dublowania się lektur. Zapomniano jednak o jednej rzeczy. Bardzo wielu ludzi nie idzie do liceum. W związku z tym będzie bardzo dużo młodych ludzi, którzy w ogóle nie będą mieli w rękach pana Tadeusza. Niestety jest okrawana liczba godzin języka polskiego. Nie ma synergii między historią a językiem polskim. Kolejne zmiany idą tylko w kierunku, który nie służy ani wychowawczym celom, ani edukacyjnym, ani patriotycznym. Program edukacyjny jest taki, żeby tych młodych ludzi zatrzymać przy głupocie, stworzyć z nich tanią siłę produkcyjną. Ale jak to zrobić, skoro Reduta Ordona za wcześnie, skoro pan Tadeusz za wcześnie w gimnazjum, no to jak tą narodowość im... Ale są inne utwory literackie, które zostały odsunięte, pozamiatane pod dywan, żeby ich nie było. Gdyby nie było arcydzieł literackich, Polska przestałaby istnieć. Cytując Bareję, tradycji nie można uchwałą specjalną zarządzić. Tradycja to dom, to historia, której się nie zmieni. Jako młodzi często zapominamy o tych wartościach, a organizatorzy tego typu akcji nie próbują nawet do nas dotrzeć. Szkoda.